Po co te nerwy, Jacek? Po co te nerwy, Jacek? Właśnie mówiłem, że ile razy widziałem cię Anita na korytarzach, tutaj ty dawałaś mi inny vibe, a dzisiaj Jacek zareklamował cię tak. No chodźcie już, ale Anita jest nieżywa. Co wy tu robicie w ogóle? Trenujemy. Ale to chyba inaczej jak inne pary, bo to najbardziej nieżywa zawodniczka Tańca z Gwiazdami tej edycji. Tak mnie powitałaś dzisiaj. Jak się powitałam? Bo... Powitałaś mnie takim wzrokiem pełnym zmęczenia, zaskoczenia i postawa ciała również mówiła, że tak właśnie jest. Co tam w tym tygodniu? No wiesz, przychodzi taki chyba moment ogólnego zmęczenia, bo to już jest jakiś kolejny tydzień treningów. No i wiesz, ten początkowy moment wchodzenia w jakąś nową strukturę tańca towarzyskiego, którego ja naprawdę nie znam i przy tym gościu pierwszy raz stawiam swoje pierwsze kroki, jest dla mnie jakimś w ogóle wejściem na Mount Everest, nie? Więc... Nie przesadzaj, dobrze? No jest, Mount Everest to na stół wchodziłaś ostatnio, prawie jak na Mount Everest. Na Mount Everest mnie ty wsadziłeś, a ja tylko z niego zeskoczyłam. No, dokładnie. O tym Mount Everestie jurorskim, czyli tym stole, na który wskakiwałaś, jeszcze porozmawiamy. Ale muszę zapytać w takim razie, to co jest bardziej zmęczone, ciało czy głowa? Chyba ciało i głowa. To znaczy, ja mam takie, ja się totalnie cieszę, bo się totalnie jakoś zapala i mam totalną przyjemność w ogóle w trenowaniu. Ale zanim ja nie przyłożę tego nowego ruchu w ciało, zanim ono jakby nie powie mi dobra, pamiętasz strukturę, możesz jakby oddać się, jakby pójść w fan, no to jest taki trudny moment. Trafiłeś na trudny moment. Środa to jest takim trudnym momentem, ale jutro już będzie łatwiej. Okej. Okay. No my zobaczymy efekty w niedzielę. Jacek, znacie się już kilka tygodni. Jakie są takie sposoby na Anitę, żeby jej pomóc, żeby ją zmotywować, żeby dodać tej energii? A krzyknąć dwa razy. Myślę, że mówi prawdę, bo wszyscy też zawsze mówią, że Jacek to jest taki killer taneczny i tutaj nie ma przeproś. Po prostu Anita też ma taką energię, że my tutaj generalnie dzisiaj Maciek musiał i jeszcze parę innych osób przyszło, bo Anita tak krzyczała, że myśleli wszyscy, że coś się stało. Anita po prostu zdenerwowała się na czacze, więc jakby... Ale żeby nie było, on na mnie krzyczy, ale ja na niego też krzyczę, to nie jest tak. No absolutnie, nie oddaję pola tutaj, ludzie. Bardzo dobrze. Słuchajcie, ja was złapałem w takim momencie po 40 punktach, po niesamowitym foxtrocie. Pamiętam ten taki moment tańca, gdzie ty faktycznie wskakujesz na ten jurorski stół i potem rzucasz się na Jacka. To chyba też wymaga dużego zaufania. Czy tak samo spektakularne były próby do tego elementu? No jakby Jacku to powiedzieć, żeby nie skłamać. No moje acenty. Wiesz co, ten skok powstał w mojej głowie, jak już mieliśmy strukturę foxtrota i ja miałam takie absolutnie przekonanie, widząc jak mnie Jacek ładnie prowadzi, że jakby ten foxtrot naprawdę ma coś takiego niebywałego w sobie, jakby z tą nutą Rolling Stonesów, to jakby w głowie mi się pojawiła taka myśl, dobra, trzeba jakby zawalczyć o jednak rocka jakby w tym pięknym, szlachetnym, płynnym ruchu. I w głowie narodził mi się ten skok i przyszłam do Jacka, czy nawet w nocy mu wysłałam SMS-a, że po prostu robimy skok ze stołu jurorskiego. Spotkaliśmy się rano i on mówi, dobra, jaki skok? Ja mówię, no słuchaj, no to jest taki parapet, ja na niego stanę i po prostu ty mnie złapiesz. Tak, no dobra. Początkowo była idea, że stół, że może wejdziemy na stół, a Anita od razu jakby zapaliła się lampka, dobra, stół, no to co można na tym stole zrobić? No tam zatańczyć można, ale za dużo też nie pokażemy, no bo przy tym stole siedzą jurorzy, no to tam nie ma co przy nich tańczyć, nie wiadomo czego. Więc uznała, że najlepiej będzie z niego skoczyć. No i skoczyła, a ja na początku jakby no nie zdawałem sobie sprawy, czy to może być wysoko, nisko. Bardziej myślałem, czy na tym stole będzie bezpiecznie, czy nie. Oczywiście wszystko sprawdziliśmy, a nic się w ogóle to nie robiło roboty. My tutaj na parapecie, który był jeszcze chyba wyższy, bo na tamtej sali robiliśmy innej, który był jeszcze wyższy niż ten cały stół, więc ja nawet w tym studio jak byłem, to zobaczyłem, że spokojnie, damy radę. Wyszło spektakularnie, ale poza tym mówiłaś, że przyświecała ci pewna idea, że chciałabyś tym tańcem pokazać, że można wyjść ze schematu, że można zawalczyć o swoje. Ja wierzę, że nasze wszystkie takie myśli i pomysły, to co mówimy innym, jednak bierze się z pewnych doświadczeń. O jakim ty takim momencie w życiu sobie myślałaś, kiedy faktycznie przekraczałaś swoje granice, wychodziłaś ze swoich schematów? Wiesz, pierwszym takim momentem to była decyzja, że odchodzę z przyjaciółek. No, było to jakieś takie duże ryzyko, ale też czułam, że już się tak jakby duszę w znanej mi strukturze, że muszę coś zmienić.
Pewnie drugim takim momentem to było to, że zdecydowałam się reżyserować w teatrze. Też był to skok na głęboką wodę. I pewnie mogłabym wymienić dużo takich, wiesz, działań, doświadczeń w moim życiu, które jakby każą mi iść do przodu, ale ja jestem tak ogromnie wzruszona tym, że wiesz, dostaję wiadomości od ludzi, którzy jakby ten skok traktują absolutnie jako metaforę, że oni to odczytali z, jakby z naszego tańca, jakąś taką metaforę, nie wiem, właśnie ryzyka, otwarcia się na nowe doświadczenie, na po prostu bycie nieszablonowym, bo jakby dla mnie to też, jakby o tym chciałam opowiedzieć tą historię Rolling Stonesów, bo wiesz, im my jesteśmy dalej w programie, to ja tak się też sama dla siebie odważam stwarzać historię, do której zapraszam też Jacka, albo budujemy ją razem, albo ja coś daję, Jacek odpowiada, jakby daje swoje też jakby myśli, swoje doświadczenia w to wkłada. I wydaje mi się, że to jest super, no bo wiesz, no to już jest kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, już jakby ludzie wiedzą, co to jest rama, co to są kiki. Trochę już widzieliśmy. Dokładnie, więc mam takie poczucie też, że taka monotonność jakby nie jest ciekawa, a ciekawe są jakby emocje, jest jakby historia, za którą w te półtorej minuty, to nie jest dużo, ale że jakby można widza zabrać jakąś podróż dla niego ciekawą i jakby dać mu taką inną przestrzeń w głowie. Dla mnie wasz układ, wasz skok to była historia właśnie o odwadze. Ty zawsze byłaś życiowo taka odważna? Wiesz, chyba zawsze byłam odważna, ale ja siebie nazywam walecznym zającem, albo czasami zającem walecznym, zależy, które emocje we mnie... Zależy, czy jest poniedziałek, wtorek, czy piątek. Tak. Nie wiem, jakoś zawsze tak się... Miałam odwagę, nie wiem, odmówienia pracy w spektaklu z reżyserem, który był przemocowy, albo nie wiem, no też jakby odwagą było, wiesz, przez 8 lat jeździć do Bydgoszczy, do teatru i jakby spełniać się na polu artystycznym. No wiesz, przez 8 lat to jest długie, długie doświadczenie. Jakoś... No nie wiem, no, skok ze spadochronem, wiesz, okay. 8 razy też był jakimś dużym, no, dużym ryzykiem, więc jakoś, no mam w sobie taką potrzebę przekraczania swoich granic i jakby dzisiaj, kiedy mam 48 lat, myślę sobie spoko, bo te wszystkie doświadczenia mnie zbudowały. Mm-hmm. Żeby być w programie Taniec z Gwiazdami, no to trzeba się na niego zgodzić. Wielokrotnie, domyślam się, dostawałaś te propozycje. Ile razy odmawiałaś i dlaczego? Nie wiem, myślę, że od 10 lat dostaję te propozycje. Czego wtedy padało nie? Nie wiem, nie czułam wewnętrznie, że jakby jestem na to gotowa i że to jest format, w którym ja mogę dać coś widzowi. A teraz po tej takiej dłuższej przerwie, kiedy on zniknął z programu, kiedy wiedziałam, że będą fajne osobowości, z którymi będę mogła razem na parkiecie się pojawić, przyszła taka wewnętrzna, taki wewnętrzny impuls, że jeśli tam pójdę, to spróbuję to zrobić na swoich warunkach, że tę energię będę uwalniała na swoich warunkach. No i tak... I wychodzi. No i dostałaś Ancymona Jacka i mamy super duet. Spotkałam Jacendego. Nie przyznaj się, Anita po prostu czekała na to, że ja w końcu będę doświadczony w tym programie i wtedy przyjdzie. Tak, w ogóle 10 lat czekam, aż Jacenty będzie w tym miejscu, w którym jest. Iż będzie mnie mógł łapać i w ogóle przekręcać i w ogóle wykręcać. I realizować twoje choreograficzne pomysły. Jacek, czasem z tego programu trzeba odpaść. Tak się zdarzyło kilka tygodni temu, kiedy Hania z Filipem odpadali z programu. Jak Hania zniosła, że tak powiem, ten werdykt widzów? Wiesz co, no wiadomo, że trochę przykro było. Jej, nam, że Filipa już nie ma i jej też nie ma, ale to jest program, każdy z nas wie, z jakim ryzykiem to się wiąże, kiedy wychodzimy na ten parkiet, zdobywamy punkty, łączone są te SMS-y i to wszystko razem. Czasami jest tak, wydaje mi się, że to był trochę pech, akurat był odcinek, gdzie odpadały dwie pary, gdyby odpadała jedna, to uważam, że Filip z Hanią mogliby dalej tańczyć tutaj.
Ale to nie jest jej pierwsza edycja. Ostatnią tańczyła jeszcze przed tym, jak była w ciąży, którą wygrała, więc jak to się mówi, nie można wszystkiego mieć za każdym razem. Wróciła do naszej córeczki Róży, więc po dwóch dniach jej humor wrócił i dalej jest szczęśliwa, robi swoje. I to też jest fajne, że jak jesteśmy razem w programie, to jest też ciężko właśnie nam, szczególnie w tym okresie, kiedy mamy dziecko półtoraroczne, ją zostawiać. Dla Hani to było ciężkie, więc i tak uważam, że ten okres, w którym tutaj była, trenowała z Filipem, to i tak uważam, że był długi, jeżeli chodzi o to, że musiała zostawić swoją kochaną córeczkę w rękach dziadków czy opiekunki. No ja oczywiście bardzo bym chciała, żeby Hania była dalej w programie, ale dzięki temu Hania czasem wpadnie, poprawi mi ramę, dociśnie, pokaże jak głowa chodzi. A, czyli jest kolejny trener teraz. W czaczy coś tam też tak układają razem z Jackiem, więc jakby Hania nas cały czas wspiera, jakby jest z nami. Jacek pokazuje jej filmiki, daje mi uwagi. Rozmawiamy poprawić po nocach o wszystkim. Tak, po prostu tak, jesteście... Tak mówiący, razem przeżywamy. Po prostu jesteście parą na dopingu teraz. Macie dodatkową osobę, która was jeszcze wspiera. Ja potem widziałem się z Filipem, on mówił, że akurat przy tym tańcu się zdecydowanie tego nie spodziewał. A Hania z kolei na live Tańca z Gwiazdami mówiła, że w ostatnich sekundach zmieniła się ta sytuacja SMS-owa, co pokazuje, jak te SMS-y są po prostu bardzo ważne w tym programie. Podglądacie sobie faktycznie to podczas odcinków Tańca z Gwiazdami, jak te SMS-ki tam lecą? Wiesz co, my nie mamy do tego nawet dostępu tak naprawdę. Jedynie co możemy gdzieś tam, ktoś nam może powiedzieć, że ktoś ma więcej sensów, ktoś mniej, ale tak naprawdę ale nigdy to nie jest. Nie mamy takiej wiedzy. Nie ma takich informacji, ani takiej wiedzy, nawet jeżeli... Ale ktoś... macie wiedzę, że SMS-y istnieją, bo też wielu internetów się zastanawia, czy w ogóle nasze SMS-y coś dają, czy to w ogóle jest po co wysyłać. No jak widać, na pewno coś dają, bo one przekręcają tą tabelę trochę nam, tak? Jeżeli by to było takie proste i każdy by odpadał, kto ma jak najmniej punktów, to też byłoby to nudne dla ludzi. Tak, oceniają nas profesjonaliści i oni nam dają punkty, wiadomo, pod swoim okiem, jakby pod swoją perspektywą oceniają nas, ale ludzie nie widzą też. To jest jakby sam taniec. Ja po sobie wiem, że nawet profesjonalnych tancerzy jest trudno ocenić, bo to jest taniec, to jest sztuka, to jest jakby, no, jakbym porównywał, nie wiem, obrazy topowe, ale jakby to się nie da porównać. Jurorzy są może od oceniania tańca, może my jesteśmy od oceniania całości i wszystkiego. Czy to jest, Anita, trochę też konkurs popularności? No, ale oczywiście, że tak. No, jakby, oczywiście, że tak. No, jakby, przecież nie możemy udawać, że wiesz, że jakby to tylko jakaś taka, wiesz, no, jakby, że widzowie oceniają tylko nasze umiejętności. No, jakby SMS-y są wysyłane na sympatię, osobowość, na to, co ktoś zrobił, jak bardzo jest popularny, jak mocno działa w sieci. Jakby, no, ale to się jest... wszystko wiąże. Tak. Wiesz co, bo to jest tak jak u nas w tańcu też jest jakby para, która jest jakiegoś teamu albo od jakiegoś trenera, jakby tańczy w jego stylu, tak? Jeżeli ja jestem fanem Anity, bo nie wiem, oglądam Przyjaciółki, czy Na dobre i na złe, no to od razu mi się kojarzy ta postać czymś fajnym, dobrym, sympatycznym i od razu, obojętnie co nie zrobi na parkiecie, jeżeli to wygląda chociaż dobrze, nie mówię, że super perfekcyjny, czy bardzo źle, ale wygląda dobrze, to zawsze to będzie odebrane bardziej pozytywnie, więc zazwyczaj się wtedy wysyła te SMS-y, szczególnie jak widzi ktoś, że nie wiem, Iwona Pawlowicz daje 3 punkty albo 4, no to wtedy ile jeszcze ratujemy, tak? To jest norma. Mamy kończyć. Nie, ale poza tym ja mam jeszcze takie jedno przemyślenie, to znaczy, że to, co my wypracowujemy na treningach, a to, co widzą Państwo przed telewizorem, znaczy to jest w ogóle, jest tak wielka różnica. Widzowie w telewizorze widzą pewien rodzaj energii, pewne figury, nie widzą techniki i jakby widzowie naprawdę nie głosują na technikę, tylko na jakiś obraz, na jakieś wrażenie, na jakiś właśnie ten wir w powietrzu, no, nie? No dokładnie, ale też w tych kamerach nie widać często wszystkiego, tak? Jurorzy siedzą, widzą dokładnie, patrzą na stopy, pięta, dociągnięta dłoń, tak? A te kamery czasami łapią nasz obrazek ogólny, zazwyczaj łapią obrazek ogólny i właśnie energię dwóch ludzi. Co tam się dzieje, czy to jest fajne show, czy fajne są emocje. I tak naprawdę uważam, że to jest też część tańca. Dlatego widzowie niech decydują i też mają do tego prawo i dzięki temu ten program jest ciekawy. Za wami 5 godzin treningu w czaczy, przed wami właśnie to wyzwanie już w niedzielę, nie możemy się doczekać. No, ta postawa mówi sama za siebie, nie mogą się doczekać, nie mogą.
A ja was puszczam w takim razie już wolno. Tam widziałam, że w ogóle synek jeszcze na korytarzu czeka, więc jest czasem zabierany na treningi. Tak. Bardzo w ogóle lubi tu przychodzić, lubi atmosferę. Jakoś tak się cieszę, że może... Nie widzieć mamy 5 godzin. Bo jest zajęty czymś innym. Nie, wiesz, on bardzo lubi ludzi i bardzo lubi poznawać nowe osobowości. I jakby tutaj ma tę możliwość, a wszyscy są super, podchodzą do niego, pytają, wiesz, przybijają piątkę. I jest... Poznaje gwiazdy w sumie, wiesz. No poznaje gwiazdy, no po Maćku musi, ale jak był z dwoma kolegami z klasy, to po prostu w szkole miał tak, szacunek. Dobrze, to teraz oddaję go w ręce, mam, żebyście też sobie spędzili wspólnie czas. Dziękuję wam bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.